Centralne Biuro Antykorupcyjne, które walczy z nadużyciami finansowymi, może zwrócić się do sądu o założenie podsłuchu podejrzanej osobie. CBA chciał niedawno założyć podsłuch, bodajże posłowi powiedzmy a nie mogli, więc coś tam złożyli podanie o pozwolenie na założenie podsłuchu panu B, bo jemu mogli. No i założyli panu A jednak. I to jest bardzo inspirujące, bo tak naprawdę to każdy obywatel powinien podlegać obowiązkowi inwigilowania z definicji. Szczególnie finansowej, żeby było uczciwie i bez lewych dochodów. Powinno się w tym celu stworzyć jeden centralny bank urzędu skarbowego i obywatele tylko w nim mogliby mieć konto. I wpływałyby tam wszystkie dochody obywateli, lewe, prawe, środkowe, każde. Bank, czyli ten urząd skarbowy, odpalałby obywatelowi co miesiąc określoną kwotę, jaką uzna za stosowną. Przecież i tak fiskus zabiera nam ponad połowę dochodów w różnych podatkach, to by sobie automatycznie zabierał tyle, ile mu pasuje. Banki komercyjne mogłyby oczywiście istnieć, ale tylko po to, żeby udzielać kredytów, bowiem żeby przeżyć za środki z banku urzędu skarbowego, obywatel musiałby brać kredyt na życie i spłacałby go z tego, co urząd skarbowy mu odpali. System ten może wygenerować gigantyczne oszczędności państwa i o dziurze budżetowej moglibyśmy zapomnieć. Zastosowanie tego systemu ułatwiłoby funkcjonowanie państwa, a przede wszystkim, co najważniejsze, utaniło.